Cześć, z tej strony Damian Nawa ze skatingschool.pl. Podobne filmy dla początkujących z nauki jazdy na rolkach były już nagrane na moim kanale i być może już je widziałeś, widziałaś. Natomiast ten film jest zrobiony dokładniej, od tego czasu już się też sporo nowych rzeczy nauczyłem. Wypuszczam udoskonalone filmy z nauki jazdy na rolkach, także zapraszam. W porządku, jak w takim razie zacząć jeździć na rolkach? Przede wszystkim, jeżeli już masz jakieś rolki i kompletnie nie wiesz, nawet nie potrafisz na nich za dobrze ustać, to zacznij od tego, że sobie wejdziesz i znajdziesz jakąś trawę po prostu. I zaczniesz od tego, że ubierzesz rolki i będziesz na trawie. Przede wszystkim również, jeżeli jesteś początkującym, a jest to jakaś aktywność fizyczna, to pamiętaj o rozgrzewce, czyli bardzo dobrze jest rozgrzać sobie każdą część, partię ciała. Czyli zaczynamy najlepiej od głowy, później są wymachy ramion, tak? Krążenia bioder. Poprzysiadać sobie na kolanach i schodzimy jakby od głowy w dół i chcemy rozgrzać każdą partię, część naszego ciała, łącznie z dłońmi, bo one nam również będą potrzebne w razie upadku, tak? O upadku sobie jeszcze zaraz powiemy, bo to jest jakby największy na początku przeciwnik ludzi, którzy po prostu chcą się nauczyć jeździć na rolkach. Zazwyczaj po prostu się boją upadku. I tutaj Wam powiem, jak reagować, jak sobie z tym poradzić. Tak więc, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek robić, pierwsze zajęcia, pierwsze jakby początki naprawdę w jeździe na rolkach wiążą się z tym, że jest duża dawka informacji i teorii, a później to dopiero wprowadzamy bardzo systematycznie w czyn i jeździmy na rolkach. Ja robię trzy złote zasady, trzy złote zasady. Pierwsza z tych zasad złotych to jest ugięte kolana. Zawsze mamy ugięte kolana. Jest to dosyć nienaturalna pozycja, ponieważ jak chodzimy normalnie na butach, tak, to nie zwracamy uwagi na te kolana, w zasadzie one są większość czasu wyprostowane, więc tutaj jest to dla nas nienaturalna pozycja. Natomiast na rolkach wyznaczamy, jakby ja rozróżniam dwa typy ugięcia kolan. Pierwszy to jest tak, jak ja teraz stoję. Nawet jak ja teraz stoję, tak, no to mam lekko ugięte kolana, jakby w pół ugięte kolana oraz w pełni ugięte kolana. I teraz czym one się odznaczają? Otóż tym, że w pół ugięte kolano to jakby czubek mojego kolana, mojej rzepki opada w środku rolki. Natomiast w pełni ugięte kolano to czubek mojego kolana pokrywa palce w mojej rolce. I nawet jak sobie tak staniecie i po prostu w miejscu popróbujecie mieć w ten sposób kolana i ugniecie mocniej, to poczujecie, że wasz ciężar w rolce się zmienia z pięty tutaj bardziej na palce. I tego na początku chcemy, ponieważ na samych piętach w ogóle się nie jeździ na rolkach. Używa się pięt jak najbardziej, wypycha się również pięty. Natomiast robi się to, że tak powiem, już na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Na początku absolutnie nie chcemy, żeby nasz ciężar ciała spoczywał na ostatnich dwóch kołach, czyli na piętach, ponieważ wtedy bardzo łatwo może nam tutaj wyjechać ta rolka. Na początku są to dosyć częste sytuacje i dosyć bardzo niechciane i chcemy tego uniknąć. Tak więc, to jest pierwsza złota zasada. Druga złota zasada, większość ludzi ją ma, natomiast niektórzy jeżdżą w ten sposób. Unikajcie tego tutaj. Nogi się nie mogą w żaden z punktów połączyć ze sobą. Także nogi tak jak są tutaj odseparowane od początku do samej ziemi, tak mają być cały czas. Tak? Czyli one są każda osobno. Nie mogą się nam łączyć. W żadnym z możliwych wariantów nie łączą się nam nogi. Większość osób już to ma jakby stokowo. Natomiast niektórzy w ten sposób próbują jeździć i myślą, że w ten sposób jest łatwiej, albo właśnie uginają te kolana, załamują kolana do środka. Mimo, że mi się nie dotykają nogi, jest to błędna pozycja, jest to okropna pozycja i cierpią tutaj nasze kolana. Ok, trzecia zasada moim zdaniem jest najważniejsza, czyli jest lekkie pochylenie w przód. Jak to opowiedzieć najlepiej dzieciakom? Czubek noska musi być na czubkach palców. Koniec. Jeżeli masz dziecko, które chcesz nauczyć właśnie jeździć na rolkach, to mówisz, że musisz się pochylić w przód i czubek noska musi pokrywać twoje czubki paluszków. Bo co się stanie, jak ten czubek nosa nie będzie pokrywać moich paluszków? W tym momencie mój ciężar ciała, zobaczcie, możliwe, że to widać, spoczywa głównie na piętach. A co teraz pięta może zrobić? Może mi wyjechać i może być po prostu upadek dosyć niebezpieczny, bolesny. Ponieważ właśnie o upadku chcę powiedzieć. Jeżeli jesteś tą osobą, która zaczyna jeździć faktycznie na rolkach, to zapewne obawiasz się po prostu upadku. Tak więc, jeżeli boisz się upadku i jesteś osobą początkującą, to masz naprawdę jakby podwyższone ryzyko upadku. Ja, jak widać, no nie mam ochraniaczy, może to nie jest najlepszy przykład. Kask każdy powinien mieć, mam nadzieję, że to już wiesz. Bez kasku nie wychodź absolutnie na rolki. Natomiast jeżeli jesteś początkującym, to bardzo mocno Ci polecam ubrać sobie jeszcze pozostałe ochraniacze, czyli tutaj na dłonie,
na łokcie oraz na kolana. Ewentualnie, dużo ludzi nie wie o tym, ale są również ochraniacze specjalne dla rolkarzy na tyłek, które tutaj jakby są obudowane i chronią kość ogonową tutaj z tyłu nam tyłek, tak? Więc jeżeli jesteś początkującym, to polecam Ci naprawdę ubrać się w te wszystkie ochraniacze, ale bardzo ważną, myślę, że nawet najważniejszą rzeczą do nauki jest nauka upadania. I to na samym początku musisz koniecznie wyćwiczyć. Nauka upadania. I już Ci mówię, o co chodzi. To jest mega podstawowa rzecz. Przed chwilą z kursantem, z którym skończyłem, robiliśmy dokładnie te same rzeczy. Tak więc, większość ludzi jakby domyślnie ma wgrany taki setup, że cokolwiek złego się dzieje, to robi tak. Tak? Możliwe, że zauważyliście kiedyś osobę, która w ten sposób jakby się prostuje, macha tutaj rękami, a nogi wyjeżdżają i próbujemy łapać równowagę. To jest jakby domyślne ustawienie. Natomiast co my mamy zrobić, żeby się dobrze nauczyć upadać? Przede wszystkim, cokolwiek złego się dzieje, każdy z Was ma coś takiego, że sekundę przed upadkiem czuję, że o, będzie niedobrze, zaraz upadnę, tak? Czuję się to. Naprawdę jest sekunda czasu na reakcję i wtedy ludzie właśnie zazwyczaj reagują w ten sposób, że się prostują jeszcze bardziej i próbują tutaj wyciągnąć jakby to niebezpieczeństwo na swoją korzyść. Natomiast należy zrobić przeciwnie do tego, co nam podpowiada organizm. A więc należy zrobić przysiad jak najniżej ziemi, ręce dać w przód. Także nie do góry, tylko przysiad. Zobaczcie sobie, to są zupełnie dwie różne techniki, ale samo wykonanie przysiadu już być może ochroni Was przed upadkiem. Po prostu, ponieważ będziecie bliżej ziemi. A wiadomo z fizyki, że czym bliżej ziemi, tym łatwiej o równowagę. Wy przypomnijcie sobie, jak budowaliście kiedyś wieżę albo ze swoimi dziećmi być może budujecie, to czym wyższa wieża, tym bardziej jest podatna na wywrócenie się, jest chybotliwa taka, tak? Czym niższa, tym bardziej stabilna. My chcemy być niżej ziemi, to po pierwsze. A po drugie, no ja wolę upaść z tej wysokości na ziemię niż z tej, ponieważ mój środek ciężkości jest dwukrotnie niżej, a to jest znaczna różnica, znaczna. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, jak mam ręce z przodu, to mój ciężar już bardzo ładnie przeszedł do przodu, więc nie upadam do tyłu, a te upadki tutaj do tyłu, odruchowo też wszyscy zawsze się tutaj podpierają tymi rękami i niestety bardzo często wtedy tutaj ręce są łamane w nadgarstkach albo możemy uszkodzić swój bark, możemy uszkodzić swój łokieć. Natomiast w przód, tym bardziej jak mamy swoje ochraniacze, to co nam się tutaj takiego może wydarzyć? Najpierw będziemy kłaść ręce, potem dopiero kolana, bo kolana mimo wszystko są bardziej skomplikowanym stawem niż tutaj nadgarstki, więc ja bardziej zawsze chronię kolana. Ale co, mam ręce, jestem w dole, więc nawet jak upadnę, nic takiego wielkiego się nie stanie. Przypominam też, no, że jesteśmy początkujący, tak? Więc tutaj te prędkości nie powinny być jeszcze 40 na godzinę, tylko po prostu jak jedziemy, cokolwiek złego się dzieje, jest nie tak, tracę równowagę, hop, taka ma być reakcja. Taka ma być reakcja, że od razu w przód, ręce w dół i staram się jak najniżej zejść do ziemi. Bardzo prosta rzecz. No dzieciom właśnie zawsze tłumaczę, że ja wolę wywrócić się z tej pozycji niż z tej i dzieci wtedy bardzo ładnie naocznie widzą, że ej, faktycznie ja też tak wolę, bo to mniej boli. Bardzo łatwo wtedy nauczyć prawidłowej postawy. Tak więc jeżeli jesteś faktycznie początkującym, to świetnie, że oglądasz ten materiał, ponieważ to Ci pozwoli szybciej nabrać prawidłowych odruchów i postaw w jeździe na rolkach, bo dużo trudniej się jest oduczyć złych nawyków. W porządku. Skoro już wiemy, jak reagować na upadki, skoro już wiemy, jak wyglądają trzy złote zasady, czyli tak naprawdę trzy złote zasady, zobaczcie, jak wygląda pozycja rolkarza. Kolano ugięte, lekkie pochylenie, plecy proste, ale nie w ten sposób, tak? I nie w ten sposób proste, tylko mam na myśli, jestem tutaj, zobaczcie. Tutaj mogę sobie hop, tak robić, lekko w przód, plecy proste tutaj. Żeby nie było garbika, jak skoczkowie narciarscy, tak? W Polsce jest to dosyć popularny sport. Więc uwaga, czubek kolana, ramię i czubek palców jakby tworzą jedną linię. To jest taka podstawowa pozycja rolkarska do nauki jazdy w ogóle na rolkach. Jeżeli już to wiemy, to teraz co? Na początek staramy się jakby po prostu wyjść z trawy na asfalt. Najpierw na trawie się tego nauczmy, czyli co? Tupanie i jakby to ćwiczenie jest bardzo proste, tym bardziej na trawie.
jak potrafisz na trawie wejść na beton, możesz się złapać nawet czegoś, jeżeli jesteś w domu, możesz się złapać jakiegoś przedmiotu w domu, mebli na przykład i próbujesz sobie tupać, tak? Próbujesz większe kroki i mniejsze, bardziej intensywne. To jest ćwiczenie tak naprawdę na naszą równowagę i trzymanie pozycji, bo tutaj jeżeli będziecie rzucać, że tak powiem, to jest nie tak. Musisz tutaj mieć zachowaną tą pozycję, zablokowaną i w ten sposób. Jak potrafisz tak, robisz dookoła kółeczka, tak? W ten sposób. Tak zaczynają super, super początkujące osoby wszystkie, więc się w ogóle tym nie przejmuj, że wygląda to, a to nie jest takie trudne, nie będę tego robić. Mam wielu kursantów, którzy oglądali moje początkowe filmy w Polsce i potem stwierdzili, a dobrze, szukamy czegoś dla dorosłych. Po czym jak faktycznie pojeździli trochę na rolkach, mówili, gdzie są te początkujące rzeczy, dawaj mi to. Tak więc naprawdę, jeżeli zaczynasz, to spróbuj sobie. Najwyżej po prostu szybko przelecisz po tym materiale i stwierdzisz, że jesteś dobry, masz predyspozycję do jazdy na rolkach i po prostu bardzo szybko będziesz leciał do góry. W porządku. Kolejna rzecz to jest krok rolkarski. Teraz większość z nas, tak jak mówiłem, przyzwyczaiła się do tego, że chodzimy w ten sposób na butach, czyli jakby jest ruch odpięty do palców i tutaj jest bardzo to w ten sposób. Nogi stawiamy do siebie naprawdę równolegle, więc krok rolkarski taki nie może być. No bo co? No bo w tym momencie nigdzie nie dojdę. Krok rolkarski dla młodszych widzów to jest kaczuszka. Po prostu kaczuszka. Albo Kaczor Donald, jeżeli oglądaliście bajkę. Dla starszych widzów Charlie Chaplin. Tak, palce szeroko pięty blisko siebie, ale pamiętajmy, że nie powinny się ze sobą na razie tutaj dotykać. I w ten sposób, zobaczcie, o pół roleczki. Co znaczy o pół roleczki? To znaczy, że nie robię na początku takich kroków, ponieważ jest to dosyć trudne, tylko moja pięta jest w połowie rolki. I teraz znowu moja pięta jest w połowie rolki, tak? W połowie rolki. I w ten sposób. To jest ćwiczenie na razie bez jazdy. Jak rolki będą jechać, to pamiętajcie, że musimy być pochyleni. Bo bardzo częstym przypadkiem jest to, że gdy rolki faktycznie nam zaczynają odjeżdżać, to człowiek robi tak i się odchyla, jest jeszcze gorzej, jeszcze gorsza sytuacja. Także tutaj jak będziecie robić krok rolkarski, tak jak mówię, na razie nie chcemy jeszcze jeździć, ale rolki mogą pojechać, bo to już jest krok do jakby jazdy do przodu. Po prostu takie V-step to się nazywa, że jakby robimy literkę V i próbujemy. No ja to zawsze obrazowo mówię, właśnie Kaczorek albo Charlie Chaplin. Więc próbujemy w ten sposób sobie na razie pochodzić. Jeżeli to ci nie sprawia problemów, jesteś w stanie pochodzić w ten sposób bez takiego tu szarpania, jesteś w stanie przejść powiedzmy 50 metrów w ten sposób, to znaczy, że masz perfekcyjnie opanowane, znaczy może nie perfekcyjnie, ale bardzo dobrze i możesz iść kroczek wyżej, jakby równowagę i te podstawowe zasady, 3 złote zasady, pozycję rolkarską, tak? I krok rolkarski. Jesteś w stanie bardzo fajnie sobie tutaj poradzić. Wiem, że na początku to nie wygląda jakoś fajnie, atrakcyjnie, ale uwierzcie mi, lepiej od czegoś takiego zacząć, niż wejść na głęboką wodę, a później mieć problemy w dalszym etapie nauczania albo po prostu doznać jakiejś kontuzji. Jeżeli to potrafisz, to świetnie, ponieważ kolejnym krokiem będzie, ja to tak nazwałem sobie, pingwin, ponieważ trochę wygląda jak pingwin. I najfajniejsza rzecz w tym pingwinie jest taka, że daje ci możliwość już jazdy bez jakby zbytniego podnoszenia nóg. O co chodzi? Najtrudniejszą rzeczą na rolkach na początku jest jazda na jednej nodze. A przecież skoro my robimy krok, tak, to przez moment jesteśmy na jednej nodze, tak? Teraz jestem na jednej nodze, bo wykonuję krok. I to jest dla początkujących największy na razie problem, że przez jakiś czas, to jest ułamek sekundy, tak? Ale jestem na jednej nodze i to jest uciążliwe. Przy okazji powiem, że generalnie jakby istotą i sekretem perfekcyjnej, bardzo dobrej jazdy na rolkach jest jazda na jednej nodze, bo jeżeli potrafię jeździć dobrze na jednej nodze, to na dwóch jest mi tym bardziej łatwo, tak? Więc tutaj to jest też taki sekrecik. Ale na początku chcemy jakby zminimalizować pobyt na jednej nodze. Chcemy być jak najczęściej na dwóch, ponieważ, tak jak mówiłem, jest to film dla super, super początkujących. Więc pingwin wygląda tak, niemal identycznie jak kaczor przed chwilą, tylko że nogi daje trochę szerzej niż moje biodra.
I co się teraz dzieje? Moje rolki już chcą jechać. Ja je teraz przytrzymałem, żeby one nie jechały do Was. Natomiast tak, one już w tym momencie chcą się rozjechać. Do tego wszystkiego mam moje koła już, skoro mam szerzej niż biodra, to one są na wewnętrznej części krawędzi, tak? Ponieważ nasze koła mają trzy jakby krawędzi. Są wewnętrzne części krawędzi, ponieważ są wewnątrz mnie. Do środka są pochylone, tak? To jest center of edge, czyli środkowa część krawędzi i zewnętrzna część krawędzi, ponieważ zobaczcie, rolki mam na zewnątrz wysunięte. Więc póki co chcemy unikać zewnętrznych krawędzi, będziemy używać tylko wewnętrznej i środkowej, ponieważ zewnętrzna część krawędzi jest jakby najtrudniejszą częścią krawędzi na wjeździe na rolkach, to dopiero będziemy ćwiczyć na średnio zaawansowanym poziomie kursów i zaawansowanym. I co? Pingwin, wewnętrzna część krawędzi. Zobaczcie, tutaj cały czas kolano ugięte, pochylenie w przód, tak, plecy proste, w ten sposób. I zobaczcie, pingwin, paluchy lekko tak, od siebie dalej, tak jak było w kaczorze. I teraz ja podnoszę swoje nogi tylko, hop, 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 hop. Zobaczcie, jak z przodu to wygląda. Zobaczcie, tutaj naprawdę one już jadą, tak? A mój pobyt na jednej nodze jest w zasadzie no minimalny, nie da się mniej, żeby pojechać. Musiałoby być już ciągle na ziemi wtedy, tak? Więc naprawdę ja tutaj hop, one mi się rozjeżdżają, a ja z powrotem do środka. To jest jedna rzecz. Tak naprawdę i nie podnoszę nogi tak, tylko bardzo blisko chcę być ziemi, tak? Ta noga chce być bardzo blisko ziemi. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, zauważcie, każdy normalny inny krok w jeździe na rolkach jest jakby zdobywaniem terenu w przód. Czyli ja muszę wykonać ruch w przód. I to wydłuża mój pobyt właśnie na tej jednej nodze, ponieważ zobaczcie, hop i hop. Zauważcie, każdy tak po prostu jeździ. A w pingwinie nie robię kroków w przód, tylko mam je równolegle. To jest ta przewaga na samym początku, żeby w ogóle zacząć jeździć i pilnować sobie tutaj te pozycji. Ręce w przód sobie dać, ponieważ jak będę miał ręce w przód, to przekazuję większość ciężaru bardziej w przód. A my już wiemy, że chcemy w razie W reagować i upadać w przód, ponieważ upadki w przód są w porządku. Jak mi kursant upadnie i upadnie w przód na ręce, to ja mu gratuluję. Niektórzy z boku ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi, sobie myślą, Boże, co za trener, gratuluję komuś, bo upadł. Tak, bo nauka upadania jest bardzo ważna. Jak się nauczysz dobrze upadać, to stwierdzisz, że ej, te upadki nie są takie złe, więc w sumie odblokujesz się tutaj w głowie i zaczniesz jeździć lepiej. Po prostu, bo najczęstszym powodem jakby pozostania na swoich umiejętnościach jest raz, że robimy to nieumiejętnie, nie pytamy się, nie oglądamy właśnie specjalistów, którzy pokazują, jak się uczyć, a dwa, że po prostu cały czas się boimy, że sobie zrobimy krzywdę, bo kilkukrotnie upadliśmy na przykład do tyłu i bardzo wiele osób jest takich, którzy zaczęli bez pomocy, upadli źle, połamali sobie coś albo mocno się potłukli, zrazili się do rolek i rolki poszły w kąt, do szafy, że tak powiem. Albo zostały sprzedane i koniec, rolki nie są dla mnie. Niestety jest to pokłosie tego, że no, się wcześniej nie uczyłem upadać. Dlatego ma nauka upadania bardzo ważna. Ręce w przód i pingwinek. I zobaczcie, w ten sposób już mogę jeździć. Jeżeli się ktokolwiek wstydzi tego typu początków, w porządku. Możesz się wstydzić, to jedź wtedy w miejsce, gdzie nikogo nie ma, tak jak ja teraz, tak? Po prostu rano wyjdź na rolki. A tak naprawdę, bo bardzo częstym też problemem jest to, że my się boimy upaść, bo to jest takie, wiecie, niefajne uczucie. Ktoś na nas patrzy, śmieje się z nas. Jeżeli ktoś się z ciebie śmieje, że na przykład jeździsz tak, albo że upadasz, to zazwyczaj nie potrafi jeździć na rolkach. I nie ma rolek w tym momencie na nogach. A jeżeli ma te rolki i się śmieje, to jest po prostu gburem. I czy ty się interesujesz opinią gbura? Czy jakby co cię to w tym momencie interesuje, że ktoś jest no, na tyle niemiły, nieuprzejmy, że się z ciebie śmieje, bo ty się uczysz. A pamiętaj, że każdy pros, każda osoba, która bardzo dobrze jeździ, nigdy się z ciebie nie będzie śmiać. Bo ona też tak zaczynała. Ona wie, że takie były początki. Ona ba, ona ci przyjdzie, ci podpowie, ci pomoże. Naprawdę, zobaczcie, rolkarze to są świetni ludzie na całym świecie, naprawdę. Nie tylko w Polsce.
I większość rolkarzy Ci pomoże, tym bardziej tych dobrych, bo ci słabsi albo ci, że tak powiem, z boku stojący i po prostu nie mający rolek, bo sami nie potrafią jeździć, ale będą się z Ciebie śmiać. Tego się w ogóle nie przejmujcie, to też jest taki kolejny aspekt, można powiedzieć, psychologiczny. Dlatego, no tak jak powiedziałem na początku, niestety te pierwsze zajęcia są takie, że są dużo przegadane, ale tutaj jakby tych informacji teoretycznych musimy naprawdę dużo przyjąć, żeby później ruszyć z kopyta, bo następne materiały naprawdę będą już no, dużo bardziej intensywne i jeżdżące. W porządku, masę informacji początkowych, już powinieneś potrafić jeździć w ten sposób. Zobaczcie, tutaj naprawdę minimalizuję pobyt na jednej nodze, więc tylko jak nogi mi się rozjeżdżają z tego pingwina, wracam, tak? Bardzo fajnie właśnie dziecku można wytłumaczyć. Robimy pingwinka, takiego można rączki dać tu, w ten sposób i faktycznie wyglądamy wtedy troszeczkę jak takie pingwinki, tak? W ten sposób rączki lekko z przodu, sobie zadrzeć dłonie do góry i będzie ok. Dziecko też łatwiej, lepiej wyobraża sobie, wizualizuje całą sprawę i jest naprawdę pingwinkiem. Dzięki temu szybciej po prostu łapie krok. Jeżeli pomogłem Ci tym materiałem, to proszę Cię, subskrybuj ten kanał, kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz, jaki byś chciał kolejny materiał zobaczyć. Znajdziecie link pod tym nagraniem, tam jest link do kursu online na mojej stronie, który jest znacznie dokładniej opowiedziany. Więc jeżeli chcesz po prostu przyspieszyć swoją naukę jazdy na rolkach, polecam Ci kliknąć w link w opisie tego filmu oraz w komentarzu, będzie przypięty przeze mnie. I znajdziesz tam materiały niepublikowane w ogóle na YouTubie, które naprawdę bardzo często są takimi game changerami. W porządku, dzięki za wytrwanie do końca tego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymam kciuki za Wasze postępy. Cześć, do zobaczenia w kolejnym materiale.